My jesteśmy przekonani, że zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt jest w Polsce bardzo duże i wiele rodzin będzie zadowolonych, mogą skorzystać z tej oferty, bo dzisiaj miejmy na uwadze to, że żeby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, rodzina ma Najczęściej jest skazana najczęściej na to, żeby wziąć kredyt hipoteczny, który stanowi bardzo poważne obciążenie i kupić relatywnie, relatywnie drogie, jak na zdolność, jak gdyby siłę nabywczą pensji Polaków, w mieszkanie. Naszą ambicją jest, żeby budować mieszkania. O dobrym standardzie, zachowując ten dobry standard techniczny, w niektórych aspektach może nawet podwyższając ten standard techniczny wobec tego, co jest powszechne na rynku, ale jednocześnie budować jak najtaniej, zachowując zasady komercyjne. Dla wielu rodzin rzeczywiście czynsz przekraczający 1000 złotych może być bardzo wysoki, ale są to rodziny, do których powinna być skierowana oferta właśnie z tego filaru czynszowego budownictwa społecznego, wspomaganego na różne sposoby. Tak? Poza tą działalnością, którą my prowadzimy, rząd też przewidział jak gdyby ponowne jak gdyby ożywienie działalności TBS-ów chociażby tak. Natomiast nasza oferta jest o tyle atrakcyjna, że zgodnie z naszymi zamiarami nie będzie potrzebny tak zwany wkład początkowy. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku TBS-ów taki wkład jest potrzebny na poziomie 25%, w przypadku zakupu mieszkania e, na kredyt, na kredyt też, hipoteczny, tak. tak. Zgodnie z rekomendacją S nadzoru bankowego również jest potrzebny tak zwany wkład własny na poziomie docelowo 20%. Co więcej, w przypadku naszej oferty mówimy o najmie mieszkania bądź najmie mieszkania z opcją dojścia do własności, ale chcielibyśmy, żeby ten produkt naprawdę był elastyczny i żeby była możliwość ewentualnej zmiany mieszkania, nawet jeżeli się wybierze opcję dojścia do własności. Zmiany mieszkania na inną lokalizację bądź na inne mniejsze bądź większe, w zależności.